Witam serdecznie, Podziemna TV, czyli mój głos sprzeciwu wobec tych wszystkich bzdur i kłamstw, którymi na co dzień karmi nas władza oraz media na temat gospodarki i funkcjonowania państwa. Tematem dzisiejszego odcinka jest dług publiczny, czyli zadłużanie państwa, zadłużanie nas wszystkich przez rządy. Jest to reakcja na artykuł, który podesłał mi jeden z widzów z prośbą o komentarz. Ja ten artykuł przeczytałem i muszę się Państwu przyznać, że krew mnie zalała, jak można w tak bezczelny sposób poszukiwać ludzi i tak bezczelne bzdury próbować nam wciskać. Najwyraźniej stacja TVN24 uruchomiła nowy kanał o zgrozo poświęcony gospodarce, bo jest to artykuł z ich nowej strony właśnie, zatytułowany Dług spłaca się długiem i chciałem Państwa w związku z tym przestrzec przed tą stacją, przed TVN24, bo zaraz Państwu udowodnię, jak wierutne bzdury próbują oni ludziom wciskać. Otóż główną tezą tego artykułu jest to, uwaga, że dług publiczny nie obciąża podatników. To znaczy, że państwo nie spłaca długów z pieniędzy podatnika, tylko z kolejnych długów, zaciągając kolejne długi. To jest tak oczywista bzdura i tak idiotyczny absurd, że takie rzeczy mógł wymyślić tylko kompletny głupiec pozbawiony rozumu albo ktoś, kto celowo próbuje nas wszystkich oszukać. Państwo polskie co roku musi spłacać kilkadziesiąt miliardów złotych długu. Jest to jeden z wielu wydatków państwa i wszystkie wydatki państwa obciążają podatników, czyli obywateli tego państwa. Dla przykładu zacytuję Państwu zdanie z tego samego artykułu. W styczniu rząd na obsługę i wykup zadłużenia musiał wydać 17,9 miliarda złotych. To jest więcej niż miesięczne wydatki ZUS na wszystkie renty i emerytury. To oznacza, że gdyby nie konieczność spłaty tego zadłużenia, to na przykład wszyscy pracujący Polacy mogliby w styczniu zarobić prawie dwa razy więcej, bo te 17,9 miliarda złotych pokryłoby z nawiązką wszystkie renty i emerytury styczniowe bez konieczności ściągania składek ZUS-owskich od wszystkich pracujących Polaków. I ten sam pajac, który napisał to cytowane zdanie, zaraz obok pisze, że zadłużenie państwa nie obciąża podatników. W tym samym artykule można znaleźć informację, że tylko w tym roku musimy spłacić wierzycielom 63 miliardy złotych plus odsetki rzędu tam 230 miliardów, pisze ten autor. Czyli około 80 miliardów złotych. Proszę Państwa, to jest kwota większa niż roczne wpływy państwa z podatku PIT i CIT razem wzięte. Krótko mówiąc, gdyby nie konieczność spłaty tego zadłużenia, to moglibyśmy w tym roku w ogóle zlikwidować podatki dochodowe i wydatki pokryć z tych pieniędzy, które musimy wydać na spłatę długu. Proszę Państwa, pieniądze są nierozróżnialne. Jak dostajecie Państwo w prezencie od dwóch osób po 100 zł, to nie podpisujecie Państwo banknotów, bo to nie ma znaczenia, które 100 zł jest od kogo. Dostaliście 200 zł, po 100 od każdego z przyjaciół i to jest tylko istotne. I macie do dyspozycji 200 zł. I tak samo jest z kasą państwa. Do kasy państwa jakieś pieniądze wpływają i jakieś pieniądze z niej wypływają. Znaczy ileś pieniędzy do niej wpływa i ileś pieniędzy z kasy państwa musi wypłynąć. I nie ma znaczenia, nie można mówić, że ach, dług sobie pokrywamy długiem, więc to nie obciąża podatników. Wszystkie wydatki państwa obciążają podatników. Bo gdybyśmy nie musieli wydawać pieniędzy kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie na obsługę zadłużenia, to byśmy nie mogli wydać na coś innego bez konieczności ściągania podatków. W tej chwili dług polski, dług naszego państwa, dług nasz wszystkich publiczny wynosi około 900 miliardów złotych. No to znaczy, że przez 3 lata, gdyby go nie było, to przez 3 lata z tych pieniędzy, które pójdą na spłatę długów, moglibyśmy finansować cały budżet państwa bez konieczności ściągania jakichkolwiek podatków. Dług zawsze obciąża podatników. Każdy wydatek państwa zawsze obciąża podatników, nikogo innego. Szanowni Państwo, proszę mi wybaczyć to dzisiejsze wzburzenie, ale naprawdę krew się gotuje, kiedy czytam takie bzdury, bo to nie są żarty, to nie są wymysły jakiegoś psychopaty, który sobie pisze na ścianie te bzdury w wariatkowie, tylko te bzdury idą na całą Polskę za pośrednictwem telewizji i są firmowane przez osoby, które podają się i jawią się nam publicznie jako autorytety podobno w danej dziedzinie. Proszę Państwa, pod tym artykułem podpisał się niejaki Rafał Hirsch. Ja nie znam tego człowieka, nie wiem kto to w ogóle jest. Zakładam, że jest związany z TVN-em. Ale ja tego człowieka w związku z pisaniem takich wierutnych bzdur wyzywam na pojedynek. Jeżeli ten facet ma jaja na miejscu, jeżeli ma odwagę, to ja bardzo chętnie przed kamerami, publicznie i na żywo wyjaśnię mu, dlaczego to, co napisał, to są kompletne bzdury i z chęcią się dowiem, czy on jest takim ekonomicznym durniem szczerze, czy celowo wciska te bzdury ludziom. Także jeżeli Państwo znacie tego człowieka, wiecie, jak się z nim skontaktować, to przekażcie mu, że dostał do mnie twarz rękawicą i czekam, aż ją podniesie w takim razie. Skoro już jesteśmy przy długu publicznym, to warto przy tej okazji wyjaśnić jeszcze dwie ważne rzeczy, pewne nieporozumienia popularne związane właśnie z pojęciem długu publicznego. Proszę Państwa, pierwsze nieporozumienie jest takie, że jesteśmy wszyscy utrzymani w przekonaniu,
że zadłużanie się państwa, że to, co, że dzisiaj, jeżeli rząd się zadłuża, to żyje na koszt naszych dzieci, na koszt naszych wnuków i tak dalej, przyszłych pokoleń generalnie. To jest nieprawda, proszę państwa. Rząd się zadłuża, emitując obligacje 2-, 5-, czasem 10-letnie. W tej perspektywie, krótko mówiąc, długi zaciągane dzisiaj nie spłacają ich nasze dzieci, tylko my je spłacamy za lat 2, 5, 10, kiedy jesteśmy już starsi, bardziej schorowani, zmęczeni, ale to my musimy spłacać długi, które dzisiaj rząd zaciąga, a nie przyszłe pokolenia. I drugi popularny stereotyp na temat zadłużenia państwa jest taki, że coroczne koszty obsługi długu to są odsetki, czyli że krótko mówiąc wyobrażenie powstaje takie, że dług sobie rośnie, a my tylko co roku spłacamy odsetki od tego zadłużenia, a samego długu w jakiś sposób nie musimy spłacać. To jest też nieprawda, proszę państwa, my co roku musimy spłacać długi wraz z odsetkami, a nie same odsetki oczywiście. Jeżeli dzisiaj rząd pożycza powiedzmy 20 miliardów złotych, emitując obligacje 5-letnie, to za 5 lat będzie musiał oddać, nie wiem, 25 czy 30 miliardów złotych, ale to będzie ten dzisiejszy dług z odsetkami, a nie same odsetki od tego wielkiego długu, który podaje się nam do wiadomości. A jeżeli oprócz tego na 2 lata przed tym terminem wykupu obligacji rząd się zadłuży, emitując obligacje 2-letnie na przykład na kwotę 10 miliardów złotych, no to łącznie mamy tamte 30 miliardów spłaty, dług plus odsetki, plus te 2-letnie obligacje 10 miliardów plus odsetki i stąd się biorą te roczne, coraz wyższe kwoty, jakie musimy spłacać. Ale powtarzam, to nie jest tak, że spłacamy same odsetki, a dług sobie rośnie i niech sobie rośnie, tylko spłacamy długi z odsetkami. Tak? I on rzeczywiście cały czas rośnie, ale tak jak Państwu powiedziałem na początku, dług obciąża nas wszystkich, niezależnie od tego, czy jaki jest PKB w tym czasie, niezależnie od tego, skąd się weźmie pieniądze na spłatę tego długu i niezależnie od tego, czy się dalej zapożyczamy, czy będziemy musieli w końcu kiedyś spłacić je z bieżących podatków, co się najczęściej odbywa tak, że rząd zaczyna drukować pieniądze w obliczu bankructwa państwa. Wszystko jedno, w jaki sposób ten dług musimy spłacić, dług publiczny zawsze obciąża podatników, nie ma innej możliwości. Drodzy widzowie, dostaję od Was masę korespondencji, piszecie do mnie z różnymi sprawami, prosząc, żebym je poruszył na antenie w swoich nagraniach. Proszę Państwa, ja bardzo bym chciał skupić się i ograniczyć do tego, co do czego jestem pewien, że to, co mówię, jest prawdą, tak? I mogę to w każdej chwili udowodnić. Czyli tematy czysto gospodarcze i tematy funkcjonowania samego państwa, w sensie procedur, jak wygląda przepływ pieniądza w państwie, jak wyglądają procedury demokratyczne w państwie, bo co do tego jestem pewien tego, co mówię. Bardzo bym nie chciał poruszać tematów, które na pewno są ważne. Państwo nie piszecie, nie wiem, GMO, WOŚP, ustawa ostatnio przegłosowana o bratniej pomocy. Bardzo nie chciałbym poruszać tematów, co do których nie mam 100% pewności, że wiem, jak jest. To znaczy, że musiałbym spekulować i dzielić się z Państwa swoimi osobistymi poglądami, wrażeniami, przemyśleniami. Oczywiście one mogą być słuszne i trafne, ale nie mam co do nich pewności, dlatego bardzo by mi zależało, żeby się, mówię, ograniczyć do tego, co mogę w każdej chwili udowodnić, bo wiem, że to jest prawda. Mogę tylko w tym miejscu poinformować, Państwo to prosiliście, może niektórzy z Państwa o tym nie wiedzą, że w styczniu Sejm przegłosował ustawę, tak zwaną ustawę o bratniej pomocy, która de facto pozwala na użycie obcych, znaczy służb mundurowych innych państw na terenie Polski do tłumienia zamieszek, do utrzymania porządku, przeciwko społeczeństwu polskiemu tak naprawdę. Nawet zakładając najlepsze intencje władzy, że rządzą nami ludzie uczciwi, to taka ustawa, proszę Państwa, to jest kompromitacja państwa, bo oznacza, krótko mówiąc, że państwo nie jest w stanie swoich podstawowych funkcji realizować, czyli utrzymania porządku w kraju, pilnowania porządku, a bierze się za budowę boiska z rozsuwanym, niedziałającym dachem na przykład. Także bardzo Państwa proszę o zrozumienie i wyrozumiałość w tym względzie i z góry za to dziękuję, że skoro ten kanał poświęciłem pokazywaniu prawdy o gospodarce, ekonomii, funkcjonowaniu państwa, to chciałbym się ograniczyć do tych rzeczy, co do których mam pewność, że mówię Państwu prawdę. Jest Max TV, która ostatnio zaczęła poruszać coraz więcej spraw z naszego kraju, co mnie bardzo cieszy osobiście. Pan Max Kolonko sobie można to pozwolić, żeby sobie spekulować dowolnie, mówić jak jest na różne tematy, najróżniejsze i polskie, i ogólnoświatowe. A ja jestem przecież nikim, zwykłym człowiekiem i całe swoje zaufanie mogę budować tylko na tym, co Państwu mówię, dlatego chciałbym pozostać przy tym, co wiem, że jest prawdą. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję bardzo za wsparcie finansowe. Dziękuję Państwu za komentarze, za wszelką korespondencję i za rozpowszechnianie tych nagrań wśród znajomych i po sieci. Do zobaczenia wkrótce.